Siemanko wszystkim, Piotr Bofo, Matka Polska, Tomasz Wach. Też Matka Polska. W pogoni za Sumem. No i doczekaliście się, w końcu pierwszy odcinek z wody stacjonarnej, z wody stojącej. Ja nie byłem już naprawdę kilka lat na wodzie stojącej, z metod stacjonarnych. Stoimy z Tomkiem jedną nockę i zobaczcie, ile jest mandżuru. A wierzcie nam, że to są tylko tak naprawdę najpotrzebniejsze rzeczy. O, jest i bojka, grill, gumy na Suma, Tomka. Zładowaliśmy łódkę, mamy godzinę gdzieś chwilę przed 15 albo po 15 już jest, nie? 15.20, po dwie wędeczki. No i zobaczymy. Ze zbiornika nie podaję, kto zna, ten zna. Nie będę się chwalił. Zobaczcie, jesteśmy już w samej zaporze. Płyniemy na drugą stronę zbiornika. Tam gdzieś sobie usiądziemy. Będziemy stali z Tomkiem pierwszy raz tutaj w ogóle. Wodę znamy, ja bynajmniej. Ty, Tomek, łowiłeś tutaj aktywnie? Sumiska są. Z tego, co nam wiadomo, nie ma tutaj dużej presji, jeśli chodzi o metody stacjonarne. Także będziemy próbować. No i nic, widzimy się gdzieś tam przy wywózce, albo jak będę rozkładał mój super nowoczesny, nowy namiot Prologica. No i zapłynęliśmy z Tomkiem na takie, widzicie, kameralne miejsce. Taką mamy zatokę tutaj z lewej strony. Zbiornik przed nami, z prawej strony zapora. O, i takie sympatyczne miejsce. Teraz się rozbijamy, montujemy zestawy. Jeszcze może sobie wyskoczymy na chwilę z Tomkiem z Werta, z zasandaczem coś popływać chwilę. I będziemy wywozić. Cztery kije, także szybko pójdzie. Tomek przybija podpory, a ja w tym czasie zająłem się kącikiem kulinarnym w naszych skromnych progach. Proszę bardzo. Kaszaneczka, chrupeczki, o, chlebuś. Wszystko jest. Mo. O. Pozostałe jeszcze znaleźć tylko kamulce do bojki. Tutaj są jakieś. O, ten będzie dobry. Pod bojkę. Wiesz co? No. Ja mam te torebki do zrywki. Nie musimy iść do podwodniaków w tej kamieni. A, do podwodniaków nie. O, widzicie, za chwileczkę jeszcze wam pokażemy z Tomkiem. Przypomnijmy wam jeden gadżet, który będzie dostępny w roku 2022. A może nawet pod koniec tego już będzie do kupienia. I tak jak tutaj widzicie, mamy żwir. Tak, mamy biodegradalne torebki, które widzieliście już na jakimś tam odcinku. I w takim właśnie wypadku, jak nie ma nigdzie kamieni, żwiru sobie nasypać do torebek i do podwodniaków, a będziemy dzisiaj dwa stawiać. Żwirku nasypiemy i mamy gotowe pod zrywkę. Za chwilę jeszcze namiot, rozłożymy sewyra i chill. O, tu jeszcze muszę wam pokazać, co Tomuś przywiózł. Grzybki, ja tutaj też są grzybki? W tym drugim, czerwonym? Po cygańsku i marynowane pod grzybki. Po cygańsku i marynowane pod grzybki. Stanowisko, widzicie, zaczyna jakoś wyglądać powoli. Czekaj, czekaj, Tomuś. Do przodu trochę, do ciebie. Dobra. Jeszcze? O, dobra. No i dobra, słuchajcie, jedną bojkę żeśmy wywieźli. Wróciliśmy specjalnie po kamerę, bo zapomniałem po prostu jej wziąć. Nie wiem, czy będzie widać na kamerze tą bojkę. Pewnie nie, raczej nie. W każdym bądź razie wróciliśmy po kamerę, żeby wam pokazać mniej więcej, jak stawiamy. Sprawdziliśmy mniej więcej dno, jak tu wygląda z Tomkiem. Nie mamy tutaj rynny, nie mamy tutaj żadnych kantów, czy moglibyśmy się sugerować, dlatego będziemy po prostu stawiać po prostu na spontanie. I tak jak nam podpowiada przeczucie. Ja mniej więcej wiem, gdzie tu widziałem ryby, jak pływałem wertykalnie. Ryby właśnie chodziły między 7, 6 a 8 metrów. I tak mniej więcej będziemy stawiać dzisiaj zestawy. W pół wody, bliżej dna, będziemy kombinować po prostu na różne sposoby. O, dopływamy do bojki. Tej pierwszej. O, widać ją leciutko, widać ją w tym miejscu. Taki zieloniutki zapis. O. I teraz lecimy z drugą. O, bojka matkata. Takie gumowe, pompowane. Z jednym uchwytem, z drugim uchwytem. Zwróćcie uwagę, nie będzie chyba widać, jak to wygląda. 7,70 tutaj jest łagodne dno, nie ma nic. Trochę zapisów ryb przy dnie. I tym w zasadzie będziemy się z Tomkiem dzisiaj sugerować, bo nie sięgniemy koryta rzeki, które tutaj jest na tym zbiorniku. To jest tylko 130 metrów. Tu jest 130 metrów tylko? Co ty mówisz?
No, sprawdzamy sobie z Tomkiem, co to za aplikacja jest, Tomek? Google. A, gogle. Na goglach po prostu mierzymy sobie odległość, bo wiecie, na rzece jesteśmy przyzwyczajeni do ilości główek i nimi się sugerujemy, wywożąc zestawy. No tutaj nie mamy punktu odniesienia i tylko na oko możemy spojrzeć, i więc Tomek sobie zerka na aplikację. W tej chwili jesteśmy 130 metrów od brzegu, a mi się wydawało, że jesteśmy dalej. No mi też tak wydaje, że co najmniej 200 będzie, a to jest 130. No a to jest tylko 130 metrów, także... Możemy dalej jeszcze. No, możemy dalej, tylko Tomek, tutaj oni często tymi łódkami wypływają jakimiś, więc ewentualnie na wodę bardziej, jak już, nie? 8,5 metra? No to elegancko, dobra, to zostajemy. Stałki używamy, widzicie, znaleźliśmy kamyki. Nie za ciężkie, tutaj na stającą wodę wcale nie muszą być jakieś duże, ciężkie. Sznurek konopny. Fajnie nie wieje tutaj dzisiaj. Do werta fajnie dzisiaj by było. Ja ostatnim razem jak tutaj byłem, to była trójka, tak wiało. W sensie fala taka była przy tej trójce, wiesz, otwarta przestrzeń. No i dobra. Pewnie nie będzie widać komuś nawet tego. A, poszedł, widać. Widać, tak? Mhm. Dobra. Odcinamy. Zostawiam sobie od lustra wody około pół metra, mniej więcej, bo są jakieś wahania wody tutaj. Nie wiemy z Tomkiem, ile przychodzi, ile odchodzi tej wody. Także lepiej zostawić troszkę więcej. A zostawia się więcej dlatego, że jeżeli bojka ma jakąś tam wyporność i przyjdzie dużo więcej wody, to po prostu bojka wyprze nam kamień, jeżeli nie jest zbyt ciężki, i odpłynie z kamieniem, z wiatrem gdzieś tam sobie. Także zwracajcie na to uwagę. O, no i gotowe. Podwiązana, teraz będziemy wracać tylko i się wiązać zestawami. Dobra, bojki wywiezione. Mamy dwie postawione i tak w kilku zdaniach wam powiem o zestawach, jakim będziemy łowić. Tu macie Chemical Light Float. Ono troszkę świeci słońce. Nie będziecie widzieć. O, tak to wygląda. To jest Tomusia akurat zestaw. 200 Chemical. Bez żadnych dodatkowych uchwytów do zrywki. Zrywkę mocuje Tomek na stoperku matkata. Nie pamiętam, jak się nazywa ta nazwa? Pamiętasz, te stoperki, jak się nazywają dokładnie? Nie pamiętam, też również nie pamiętam, ale są takie stoperki właśnie między innymi służące do tego, żeby móc sobie uwiązać zrywkę bezpośrednio do tego. Tutaj dalej Tomek ma mono. Idzie z taki, myślę, że około 1,80 m, 1,70 m. Przypon. Na przyponie bezpośrednio jest ciężarek. W tym wypadku to jest chyba 200. Tak mi się wydaje. Agrafka, kotwiczka. I to jest taki podstawowy zestaw. Chyba najbardziej znany i najbardziej klasyczny, jeśli chodzi o łowienie metodami stacjonarnymi. Właśnie do zrywki i do bojki. Do podwiązki, do bojki. A zestawy na podwodniaka nie różnią się w zasadzie niczym od tego, jak łowimy na odrze. Tutaj Tomek sobie zastosował grzechotę. Otulina, klasycznie jeszcze idzie oczywiście agrafka, kotwica, przypon ma, nie wiem ile Tomek ma, mówiłeś? Z 2-3 metry. Koło 3 metrów. To będzie taki troszkę dłuższy. Ja zastosuję sobie troszkę krótszy, czyli ten będzie penetrował mniej więcej taką toń, połań wodną po prostu gdzieś w okolicach 3 metra. Jeszcze zależy, jak długą zrywkę zrobimy. Zobaczymy. A ten będzie sobie buszował koło dna. Widzieliśmy przy dnie trochę ryb kręcących się, także liczę na to, że ewentualnie gdzieś z dna jest szansa złowić rybę. Jest lato, co prawda, i mamy wrzesień, także ryby dalej żerują jeszcze w toni wodnej pod powierzchnią, ale jeden nie zaszkodzi nam postawić gdzieś tam niżej. Może nad ranem ryby będą schodziły w głębsze partie wody i gdzieś się uda jednego z nich sprowokować. Ja postawię jeden zestaw blisko powierzchni, drugi postawimy pewnie gdzieś w pół wody. No i będziemy kombinować, na tej zobaczymy po prostu na różne sposoby i będziemy potem ewentualnie myśleć, co dalej. Jak długi robisz przypon? Też taki około 2,5 metra? Tak, 1,5 metra do metody. No zrób taki z półtora mi, dobra? Ja spróbuję złowić, będę łowił wyżej.
Zrobimy tak, wiesz, na różne sposoby, nie? To co zamontujesz na przypłonie? Na... Tak. No. Także ja za chwilę demontuję, bo mam na tym zestawie mam podwodniaka i też długi przypon, bo myślę, że ponad 3 metry może mieć. A te sobie wykorzystam, będę łowił tym bliżej dna, tak jak wcześniej mówiłem. No. Tego obozowiska nie rozbijamy, w sensie namiotu nie rozbijamy. Stwierdziliśmy z Tomkiem, że śpimy pod gołym niebem, pod chmurką. Ja sobie suszę tam łóżko, bo było trochę mokre, zostawiłem na parkingu. Zaraz się tu oporządzimy. Wywiedziemy zestawy, grillek i czekamy na rybę. Tak sobie z Tomkiem wykminiliśmy. Założyłem dwie setki, żeby była większa wyporność. Idzie dalej zestaw oczywiście, 80. Ale chciałem wam pokazać ten stoperek. Ja go pierwszy raz w zasadzie używam. Nie miałem nigdy sposobności go używać. Pokażę wam, jak go zakładać, bo jest bardzo fajny temat. Czyli zamiast patyczka, które widzieliście gdzieś na przykład na naszych nagraniach, to są stopery Matkata. Ja wam wkleję gdzieś nazwę tych stoperków, bo nie pamiętam po prostu ich nazwy. One mają takie żłobienia w sobie. Nie wiem, czy będzie je widać w kamerze. I po prostu według tych żłobień wkładacie plecionkę, czyli tak, tu jest pierwsze żłobienie, wkładacie sobie plecionkę, następnie przekładacie ją dalszym żłobieniem, raz, dwa, przekładam ją kolejnym żłobieniem, tu i założony stoperek, który nam hamuje zrywkę. Mega fajny gadżet, powiem wam szczerze, bo pierwszy raz używam, mam już je długo, a pierwszy raz używam, także polecam, mega fajna sprawa. No ja, słuchajcie, mamy chwilową siestę. Z Tomusiem rozpalamy grillka, zaraz będziemy wrzucać kaszanę i kiełburę. Grzybki marynowane, wjeżdżają. Zobaczcie, jakie fajne, maluteńkie. Mega dobre. I te polecam, to były jakie, Tomuś? Po cygańsku? Rydze po cygańsku. Rydze po cygańsku. Polecam, przepis gdzieś na necie podobno znajdziecie. Bardzo dobre. Za chwilkę zjemy i będziemy wywozić. Dwa karankcy już zabieramy. Oczywiście złowione na tym łowisku. Żeby nie było. Tomek był wcześniej, dużo wcześniej, rano. Od rana. Fajny karaś gruby. Ale silny. Pierwszego karankca mamy uzbrojonego. Wpływamy do drugiej bojki. Pierwszą bojkę wyłodziliśmy Tomka zestaw, który stoi na prawie 7,60, żywiec stoi na 6 metrach. I teraz bardzo ważna informacja. Pamiętajcie o tym, że jeżeli stawiacie żywca na odpowiedniej głębokości, to musicie sznurek, który wiążecie do bojki, dawać taką długość, która będzie przekraczała długość waszego potencjalnego łowienia. Tak? Czyli jeżeli w tym momencie mój zestaw będzie miał 3,5 metra mniej więcej głębokości. Taki sobie ustaliłem grunt. Tak teraz musimy z Tomkiem minimum te 50 cm więcej dodać. Czyli musimy z tym sznurkiem odpłynąć od bojki na odległość około 4 metrów. Także podwiązałem zwykłą plecionkę. Do tego możecie oczywiście używać Adjusta Boy Floatów. Ja po prostu zapomniałem z łódki wyjąć, więc używamy starej plecionki. I odpływamy na odległość minimum tych 4 metrów. Żeby żywiec nie miał możliwości wplątania się w linę od naszej bojki. To jest bardzo ważne, trzeba o tym pamiętać. Montujemy sobie zrywkę do sznurka. Dlaczego nie używamy, dlaczego ja nie robię 4-metrowego odcinka żyłki? Dlatego, że zestaw będzie bardziej sprężynowo, będzie ciężej rybie zerwać zrywkę. Dlatego się używa jak najdłuższej ilości sznurka, linki bądź innego materiału. Zrywka to ma być tylko element taki, który będzie pękał zaraz przy braniu. I tak jak wcześniej powiedziałem, grunt już wcześniej mamy ustalony, około 3,5 metra. Quick snap jest zastopowany stoperkiem. Wpinam zrywkę.
wrzucam z żywca. On sobie ładnie zejdzie. Daj komuś. Dobrego zobaczenia na panoptiksie. Ola, widzimy. O, widać go na panoptiksie bardzo ładnie. Tomek wcześniej go gdzieś zauważył. Musisz wygiąć, Tomek, chyba. O, właśnie, coś takiego. Nie wiem, czy będzie widać. Ale był przy 3 metrach, wiesz? No, musi być na 3 metrach. No, tak ustaliliśmy grunt. No i odpływamy. Także pamiętajcie, to jest bardzo ważna zasada, żeby trzymać się tej granicy. Jeżeli tak jak właśnie Tomek stawiał na 6 metrach głębokości żywca, tak te 7 metrów minimum, 6,5 sznurka odbojki trzeba dać, żeby żywiec sam nie wchodził po prostu w linę odbojki. Widzicie, mój kij jest troszkę sztywniejszy. Tu mam Deluxa 340 czarnego. Zestaw sobie napinamy. Tam jest 30 zakładaliśmy. Tak, zrywka 30. No, wystarczy spokojnie. Nie ma co przesadzać. Myślę, to mój, że świadki ludzie. Też się robi mały balon od wiatru. Będzie. O, i to są te woreczki, o których wam wcześniej mówiłem. Widzieliście już je na jednym nagraniu. One będą od przyszłego roku dostępne w ofercie Matkata. Fajny gadżet, naprawdę. Jak się zapomni gdzieś tam, albo nie ma się możliwości znalezienia kamieni, piochu, trochę jakiejś ziemi, czegokolwiek. On po wypełnieniu według katalogu ma ważyć kilogram. No i może ważyć kilogram. No. Okej, okay, Tomuś znalazł 5-metrowy blacik niedaleko brzegu. W tym miejscu będziemy zrzucać żywca. Ty, a to, aha, dobrze, dobrze, jest wszystko, jest git. Dobra. To zaraz SMK będzie, nie? 7-7. Dobra, myślę, to mi się ma co przesadzać też. Na 8 metrach. Przypon 3,3, gdzieś koło 3 metrów długości. Wszystko takie widzicie. Na czuja. Tak w zasadzie tu się nie ma czym sugerować. Mówię, żeby tu było koryto rzeki, to można byłoby łowić na kancie. Czyli bojka by stała na głębokiej wodzie w korycie. My byśmy żywce wystawiali na kant. No ale tutaj nie ma takiej możliwości. Tomek chciał wcześniej postawić żywca na 5 metrach około głębokości, ale niestety tam jakiś gość stoi i mówi, że tam rzuca na tą wysokość mniej więcej zestawy, co oczywiście wątpimy, żeby tak daleko rzucał, ale nie będziemy się tam z nikim wykłócać. I sobie wywieźliśmy z Tomkiem z powrotem zestaw na... Tam ile było, Tomek? Gdzieś 7 metrów, nie? 7-8. Po prostu nie mamy presji na rybę i... Tak, mamy... totalny spontan dzisiaj. Grillek, a jak ryby będą, to bardzo fajnie, nie? Jednak miałeś? Tak, mam jeszcze, tak mówię. No i dobra, 4 zestawy mamy z Tomkiem wywiezione. 2 bojki, 2 podwodniaki. Mówię, nie spinaliśmy się tu zupełnie z Tomkiem. Na Odrze jest wysoki stan wody. Wskaźniki pokazują ostrzegawczy stan. A chyba nawet, a może i nawet alarmowy. Nie, ostrzegawczy jest chyba, nie? Ostrzegawczy. Także pojechaliśmy na zaporówę. W sumie fajnie,
Tak wyszło, bo dawno nie byliśmy. Wy zobaczyliście mniej więcej, jak wygląda wywózka bojki, jak wygląda wywózka podwodnych spławików. Może nie jest to jakoś szczegółowo pokazane, w jaki sposób żeśmy to robili, ale takie podstawy na pewno każdy z Was zobaczył. I pamiętajcie o tym sznurku, czyli o odstępie między bojką a Waszym zestawem. To jest niezmiernie istotne. Tymczasem kończę. Będziemy zaraz tą musiem jeść. Kończymy robić kaszaneczkę, chlebuśki. Elegancko. Bardzo ładnie. Także za chwilę będziemy szamać. I do tego oczywiście drink w postaci Granca. Apelujemy, żeby brać ze sobą takie worki. Zobaczcie, przejechaliśmy na świeżą miejscówkę. Pierwszy raz jesteśmy nad wodą tutaj, stacjonarnie. I zobaczcie, jedna butla, druga butla. Tam jakieś papiery, tu jakieś zanęty. O, proszę bardzo, zanętki. Nie tylko sumiarze zostawiają sznurki. Tak jest. Także psioczą ludzie na sumiarzy, bo zostawiają sznurki. A proszę bardzo, co się dzieje nad wodą. O. Ty, to jest zrywka? Tak. Na gumaczce. Na gumce jakiejś. Ktoś zostawił też, widzicie, kamień. Żyłeczka. Z żyłką. No ciekawe. Dobra, zabierzemy też to. O, robaczki. Proszę bardzo. A tak gadają, psioczą. To można znieść, to muś będzie, żeby to mniej miejsca zabierało. Zabierajcie takie worki, bo to naprawdę dużo nie waży. To, co żeście przywieźli nad wodę, to zabierajcie ze sobą. I trzymujmy tą czystość, bo widzicie, co się dzieje. Jest jakiś czas już po naszym wyjeździe z Tomkiem. Nie udało mi się z Wami pożegnać ze względu na to, że padła mi kamera. Oczywiście nie udało się również nic złowić, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę tak potrzebowałem pojechać sobie na nockę bez żadnych szkoleń, po prostu się wychillować i polecam to każdemu zawodowemu wędkarzowi. Czasami po prostu jechać nad wodę i nie myśleć o niczym, tylko po prostu sobie wywieźć zestawy czy porzucać wędziskiem. Fajnie było z Tomeczkiem sobie posiedzieć na nockę. O, jeszcze Wam się pochwalę od razu. Teraz w wiadomościach wędkarskich numer październikowy, mój nowy artykuł o łowieniu kwokiem, a dokładnie tajemnice legendarnego kwoka. Także polecam sobie zobaczyć. Bardzo fajny, wydaje mi się, fajny artykuł dotyczący samej metody, plusów i minusów używania kwoka. Ale nie przedłużając, słuchajcie, z racji tego, że pękło 20 tysięcy subskrypcji na kanale, za co jestem Wam naprawdę dozgonnie wdzięczny, motywuje mnie to jakby do dalszego działania, do dalszego nagrywania tych filmów. Także dziękuję Wam jeszcze raz z całego serducha. Szczególnie ludziom, którzy piszą do mnie często wiadomości na maila, gdzieś na Messengerze, że dzięki moim filmom zaczęli łowić swoje pierwsze ryby. Także fajnie jest, że ktoś korzysta z tych filmów i może spełniać swoje jakieś wędkarskie marzenia. Więc z racji tego, że pękło 20 tysięcy subskrypcji, przygotowałem dla Was mały konkursik. Do wygrania będzie zestaw sumowy. Wędzisko Black Deluxe o długości 340 cm. To jest ten kij, który widzieliście u mnie na materiale dotyczącym opaski. Ten kij był raz po prostu wyjęty z pokrowca. Nakręciłem film i z powrotem go schowałem do pokrowca, także wędzisko jest całkowicie nowe. I do wędki będzie dorzucony kołowrotek Quick 3MC z Matkata. Także taki zestaw uważam tam, myślę, że dla osób, które jakby zaczynają swoją przygodę, fajna sprawa. I co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Pierwsza sprawa to oczywiście zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę pod tym filmem, dać dzwoneczek oraz zasubskrybować kanał Matkat Polska. Osoby, które jakby biorą udział w tym konkursie, muszą jeszcze również napisać pod tym filmem w komentarzu Matkat serduszko. Dzięki temu, że napiszą ten komentarz, po prostu będę wiedział, kto bierze udział i jak tych ludzi wylosować. Konkurs niech trwa powiedzmy 2 tygodnie od momentu opublikowania tego filmu, a potem zrobię losowanie poprzez ten system, program internetowy do losowania haseł z komentarzy.
I tak naprawdę to tyle, jak sami widzicie, trochę ciągnę nosem, gdzieś tam się rozchorowałem nad wodą. W ogóle ostatnio mało jeżdżę nad wodę ze względu na to, że urodziła nam się córeczka z żoną, także jest co robić w domu. I z mojej strony tak naprawdę to wszystko. Także słuchajcie, pamiętajcie zasubskrybować kanał, dawajcie łapy w górę, komentujcie. Jakbyście mieli jakieś pytania dotyczące czegokolwiek, zostawiajcie je w komentarzach. Niedługo postaram się podlecieć nad wodę, nagrać jakiegoś Q&A. I tyle. Także słuchajcie, trzymajcie się i do następnego. Na razie.